Witam wszystkich zwariowanych narciarzy bardzo serdecznie w grze, która się nazywa Skyjump. To jest symulator skoków narciarskich na VR-ze. Coś, czego jeszcze nie grali. Znaczy, no grali, bo to już jakiś czas temu wyszło. Ale ja dopiero teraz się za to wziąłem. I tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć skoczni. Od takich malutkich K60 do, no, takich troszkę większych, ale jeszcze chyba nie mamutów. K170. Nie wiem, jak to dokładnie jest liczone, ale jako, że ja jestem, jestem no, fanem, to za dużo powiedziane, ale bardzo lubię sobie oglądać skoki, dlatego sobie weźmiemy K170 na pierwszy ogień i będziemy skakać, moi drodzy. Będziemy skakać tak jak pan Adam Małysz, tak jak pan Kamil Stoch. Unknown player. Dobra. Ty, ja nie znam tutaj, jak to się robi. Dobra. Aha, no to niezły skok. 80 metrów. Dobra. Ty, o co chodzi? Ej, ale... Czuć... Ale to jest mega dziwne. Czuć, że ja jadę. Taką prędkość jakby czuję. 50? Chyba nieźle. Restart. Czuć... Znaczy, ciężko to tak nawet się wysłowić za bardzo, moi drodzy. Dobra. Może się odepchnąć muszę po prostu od belki. Siup. Dobra. Okej. Okay. Pewnie nawet nie musisz się schylać, ale ja się wczuwam w rolę. No, no weź... No niezły telemark. No to w dupę, jak się tym steruje? Zero tutaj jakiś... Nic mi nie powiedzieli. Jak mi poszło? 21 metrów. 102 metry, to już Robert Mateja jest lepszy. Dobra, dajcie mi chwilę, ja to ogarnę za momencik. Okej. I co ja mam kliknąć? Aha, no nacisnąłem teraz to i tak zajebiście skoczyłem. Dobra, już wiem. Ale... No... Dobra, 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 dobra. W sensie, czuję, że jadę. Moje wszelkie jakieś tutaj... zmysły mają wrażenie, że ja faktycznie jadę. I aż tak lekkie kręćki w głowie czuję, że tak powiem. Dobra, a tu jest wiatr. Okej, lecimy w takim razie. Ja nie muszę tutaj kłócać. No dobra, wczuwamy się w rolę. I 3, 2, 1. No jakim cudem w dupę jeża dotknąłem ziemi? Jak ja jeszcze powinienem lecieć tak wysoko, wysoko, wysoko? Coś ta gra mnie oszukuje. 40, ale to już jest, mamy nasz rekord. 40 metrów. Pobiję rekord Adama Małysza. Lecimy z tematem. Tym? Którym się wyskakiwało? Tym chyba. Okej. Okay. Okej. Okay. No w dupę, głupcze! Nie umiesz jeździć na nartach, to się za to nie bierz może. Co, czekajcie, coś tutaj... Może to moje... Aha, nie to, nie to, nie to. Mhm. Mhm. Dobra. Wróćmy sobie na jakąś małą skocznię i tam... Tam to normal jumping? Nie, nie, nie. Sprawdźmy sobie jakąś małą skocznię K60 i tam może moje skoki 40-metrowe nie będą takie porażające. 2 metry na sekundę wiatr. No dobra. Opa! Jestem zażenowany. Dobra! Let's do... This! O mój Boże! O Jezus! Jak to chyba jakiś rekord? Uhuhu! 75 metrów! Rekord świata! Nowy rekord! Ale mam farta, to chyba wiatr był zajebisty. Dobra, teraz nie restartujemy, ale druga runda. Musimy wygrać jakieś zawody. Ale mi się udało. Ale jestem dobry, jestem poza kadrem. Dobra, już jestem z powrotem. Okej, okay. teraz. I... Moim... Z telemarkiem jeszcze na dodatek. Ile teraz? Ile teraz? Skoczyłem 66 metrów, ale to i tak sprawiło, że wygrałem. Jestem najlepszym skoczkiem narciarskim, moi drodzy. Teraz w takim razie, jak już coś nam wyszło tutaj w życiu, idziemy na większą skocznię i powolutku, powolutku przemierzamy do ciebie, śmieciu, i się nauczymy, naprawdę. Dobra, nie, teraz 120. Lecimy z tematem. Bo ja tutaj już odkryłem tajniki tej gry i jestem najlepszym graczem, mam wrażenie. Dobra. Bez kucania po prostu, na wyprostowanych nóżkach.
3, 2, 1. Dawaj, 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 dawaj. Opa! Lądowanie takie sobie. Ale jak tam? Piąte miejsce. Muszę sobie dać jeszcze nazwę, żebym nie był unknown player, tylko M. Zajac. Dobra, druga runda. I teraz może uda nam się awansować na podium chociaż. Dawać, wariacie. Odepchnij się od tej belki. Wstrzymaj powietrze i... Ale perfekcyjne wybicie z progu! Bożeż ty mój, 94% pierwsze miejsce. 136,5 metra. Cóż za skok. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Dobra, nie, w takim razie ja lecę tą 170 i tam zabiję kolejne rekordy. Skaczę 200 metrów tam co najmniej. Jak nie 400, chłopaki. Dobra, to musi być w takim razie mamut. To musi być mamut. Ja jakoś źle sobie te... Co się stało? Gdzie ja jestem? Halo? Gro? Nie rób mi tego. Nie psuj się. Chyba naprawiłem. Gro, proszę. Nie psuj się. Niestety, gra się mnie nie posłuchała. A dopiero mamy 7 minut, więc muszę zrestartować gierkę. Powiem wam tak, że właśnie się mega wkurwiłem, bo zauważyłem, że nagrywałem monitor zamiast gry. I nagrywało mi się wszystko na monitorze, czyli też ten znaczek VR-a, że o, jesteś gotowy do rozgrywki. Jestem strasznie zły, bo nagrałem dwa filmy w ten sposób, no ale pewnie już je wrzucę, bo kurczę, nawet fajnie wyszło i teraz głupio byłoby to wszystko powtarzać. Mam nadzieję, że wam to jakoś tak mega nie będzie przeszkadzało. Chociaż kurwa, kto tam wie, jestem zły strasznie, no ale trudno. Może jakoś pobicie rekordu skoczni na 170, poprawi mi humor. Dawaj, wariacie. Musimy to zrobić. Dawaj, noż ty w dupę jeża. Niestety, nawet nie awansuję do drugiej serii, mam wrażenie. To wybicie mogło być lepsze. Zdecydowanie mogło być lepsze. Muszę to poprawić. Tylko mi się tutaj wbijają we włosy te gumeczki z HTC. Dobra, lecimy. I teraz musimy popracować zdecydowanie nad wybiciem. Narty muszą troszkę wystawać. Teraz. O, baby. Nie, to chyba nie wyjdzie. No tak średnio bym powiedział. Chociaż zajebiste wybicie. Coś tutaj poszło nie tak w locie, mam wrażenie. Chyba nie balansowałem dobrze nartami. Czy awansowałem chociaż do drugiej serii? 104... Ile ja skoczyłem? No nie najlepszy to był skok, zdecydowanie. Słaby wiatr mamy, moi drodzy. Ale dobra, muszę popracować zdecydowanie nad teraz lotem. Coś tutaj muszę ogarnąć w powietrzu. I 3, 2, 1... No w dupę, coś tu poszło nie tak. Ja muszę jakoś chyba wyżej... No nie wiem, coś tutaj robię nie tak. Coś... Nie. Ja wszystko robię w porządku, właśnie to odkryłem. To, moi drodzy, ta skocznia jest popsuta. Tak? Właśnie tak. Teraz spróbujemy 130. Jak nam szło na 120, na 60, to 130 też musi być nasza. Też pobijemy rekord i też zajmiemy pierwsze miejsce. Nie widzę żadnej innej... No weź kurwa sobie nie żartuj, że znów się zacięłaś, ty pojebana gro. O, lol, coś mi się udało naprawić. Nie wiem w jaki magiczny sposób. Ale dobra. Day, night. Real jumping, go to shop. Real jumping? O co chodzi? O, tutaj są te wyjaśnionka. Ty można nawet grać na siedząco, no ale co to jest? Keep real jumping. Keep crouch position until end of in run. Stand straight to jump. O, normal jumping, no kontrolerem. How to start. Okej, okay, dobra. Real jumping w takim razie. Sobie tutaj klikniemy. W nocy. Oż ty w życiu, nie no, w dzień, bo bez przesady. Go to shop, credits. A ja bym chciał zmienić swoje imię, może w shopie coś da się zmienić imię. O, dobra, te narty. Ja na tych, proszę pana, skaczę. Coś tu jeszcze mogę wybrać, proszę pana. Te gogle, proszę. Chyba nie pykło. Okej, okay. Go back. Lecimy na tych nartach. Na mojej rekordowej skoczni K60. I teraz po prostu musimy razem z nim kucać i się bawić. Zacięła się. Ta jebana gra się zacięła. Dobra,
Naprawione. Teraz w ogóle w drugą stronę będę do was. No nie, no dobra. Unknown player, muszę stanąć tutaj na stanowisku. Crouch before, okej. Okay. Lecimy. Dobra, weź mi schowaj to, frajerze, zrogowaciały. 100%, 93. Widać, że ja po prostu muszę zostać skoczkiem narciarskim, bo innej opcji nie ma. Czyżbym pobił, po prostu pobiję nowy rekord. Niby trudniejsza wersja, bo trzeba sobie kłócać itp. itt. Sretepete. A wychodzi na to, że ja po prostu jestem do tego stworzony. Lecimy, wariaty drogowe. Muszę sobie rączki tak pozwolę z tyłu ustawić. Oj, chyba już nie będę pierwszy. Straciłem moje prowadzenie. Tego nie było. Zająłem. Ona, ciekawe, że w drugiej serii też jest 50, kurde, skoczków. No ciekawostka. Przyrodnicza, psiago mać. Dobra, wariaty. Lecimy teraz już, bo za dobry chciałem być. No coś jest nie tak z tą grą, ja dużo wcześniej wstałem. Już możemy restartować, nawet nie patrzmy na te wyniki. Już. Spokojnie, nie patrzcie na to. Dawać. Opa. Nawet nieźle. Nawet takie sobie, ale chyba się zakwalifikowałem, czy nie? 153. O co chodzi? Oni jakoś za dużo tych punktów mają. Coś mi tutaj kłamią. Jan Tętnica. Nie, Czesław Tętnica. Nie znam Czesława Tętnicy. Może to jest dobry skoczek, a 10 miejsce dopiero zajął. Przejebane. Jeżeli to się znowu zacięło, to użyję tych linek, ale nie powiem do czego. Dobra, to się zacięło. Ja pierdolę tę grę. Nie dość, że jestem mad ze względu na wszystko inne, co się tutaj dzieje. Dotychczas to jeszcze ta gra mnie troluje. Tak więc ja się z wami żegnam. Te VR-y to widzicie, jak to jest. Człowiek się stara, a wychodzi jak zawsze. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie i nie zlinczujecie za to wszystko. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.